Cześć kochani, witam Was gorąco. Dzisiaj chcę Wam pokazać moje ulubione podkłady z drogerii, ponieważ kilka z Was ostatnio mnie pytało właśnie, czy mam jakieś swoje ulubione, takie troszeczkę tańsze podkłady, które mogę polecić dla cery suchej, które mi się najlepiej sprawdzają. I faktycznie mam takie podkłady. Mam trzy podkłady, które naprawdę serdecznie z całego serca Wam polecam, które bardzo lubię, które się świetnie sprawdzają i mogą spokojnie, mogą konkurować z tymi z wysokopółkowymi po prostu. Mam trzy takie podkłady. Każdy z nich ma troszeczkę inne wykończenie, na inne okazje je lubię, ale każdy z nich naprawdę serdecznie Wam polecam. Jeśli chodzi o moją cerę, mam cerę suchą. W tym okresie wiosenno-letnim moja skóra się zmienia w taką bardziej normalną, lekko nawet przetłuszczającą się. Poza tym mam już pierwsze zmarszczki, mam rozszerzone pory gdzieś na policzkach, na nosie i przede wszystkim mam skłonność do wysuszania, do suchych skórek, jakichś suchych placków itd. I mam troszeczkę zaczerwienień, mam trochę niedoskonałości na twarzy, też lubię podkłady, które mają troszeczkę krycia. Więc dobrze, zaczynamy. Pierwszy podkład, który bardzo serdecznie Wam polecam, który uwielbiam, to jest podkład z Maybelline Fit Me. Tak wygląda. To jest opakowanie ogólnie amerykańskie. Wtedy, kiedy ja go dostałam, to jeszcze go w Polsce nie było, ale już jest, już możecie go śmiało kupować. On ma, tutaj jest napisane Dewy and Smooth, ponieważ ten Fit Me, on wyszedł w dwóch wersjach. W Polsce chyba jest tylko ta jedna wersja właśnie Dewy and Smooth, ta rozświetlająca, cudowna. Uwielbiam ten podkład po prostu za to, jak on wygląda na skórze, ale zaraz Wam pokażę. W ogóle każdy z podkładów nagrałam oddzielnie ich aplikacje, pokazałam, jak się rozprowadzają, jak wyglądają na skórze i tak dalej. Więc będziecie mogły od razu zobaczyć w tym filmiku. Jeśli chodzi o ten podkład, ma kolor 110 porcelaini, to jest najjaśniejszy odcień. Jest to przepiękny beż z leciuteńkim odcieniem żółtym. Tutaj nie ma jakichś różowych tonów, tylko bardzo delikatne żółte. Bardziej on jest beżowy niż żółty i jest jaśniutki. On mi niesamowicie przypomina podkład Barbery Fresh Glow, którego uwielbiam. Zresztą ten z Maybelline miałam jako pierwszy. Jest to przede wszystkim podkład leciutki, który jest niewidoczny, niewyczuwalny na skórze, który przy tym ma dość fajny krycie, można stopniować te krycie i można tutaj uzyskać spokojnie nawet powyżej średniego, jakbyśmy dokładały kolejne warstwy. Natomiast kolejne warstwy też nie tworzą efektu maski. On się cudownie wtapia w skórę. Tak jak mówię, nie jest widoczny, nie jest wyczuwalny na twarzy, daje przepiękne rozświetlenie. Nie za mocne, nie za jakieś takie, wiecie, przesadzone, tylko naprawdę prześlicznie rozświetla skórę, udoskonala, upiększa tą twarz. Nie wchodzi w żadne pory, nie wchodzi w zmarszczki, bardzo dobrze się trzyma, nawilża skórę, ale nie jest ciężki, nie obkleja skóry, tylko po prostu daje takie uczucie delikatnego nawilżenia. Jeśli chodzi o jego utrzymywanie się, to spokojnie na mojej skórze, na suchej skórze utrzymuje się mniej więcej 8-9 godzin przypudrowany. Pod koniec dnia troszeczkę wychodzi ten błysk, ale to nie jest też, on się nie przetłuszcza jakoś nie wiadomo jak. On wygląda przez cały dzień bardzo dobrze, troszeczkę się nie ściera, tylko tak delikatnie zanika, po prostu jego krycie zanika bardzo naturalnie, gdzie nie tworzy żadnych plam, żadnych jakichś takich zaciegów ani nic. Jest to podkład typowo dla skóry suchej. Jego spokojnie można używać na przykład w zimę, kiedy mamy naprawdę już mocno wysuszoną skórę, jakieś suche skórki, ponieważ on ich nie zaznacza. On nie wchodzi w żadne załamania skóry, po prostu nie zaznacza niczego. Bardzo dobry podkład. Bardzo go lubię, naprawdę serdecznie Wam polecam, jeśli macie właśnie suchą skórę. Jeśli chodzi o moje preferencje w ogóle, bo od tego powinnam zacząć, to ja uwielbiam podkłady, które są lekkie, niewyczuwalne i niewidoczne na twarzy. Im jestem starsza, tym moja skóra gorzej wygląda właśnie w takich mocno kryjących, gęstych, treściwych podkładach. Dlatego uwielbiam ten Fit Me, ponieważ on mi to zapewnia, tą lekkość taką. Drugi podkład, który jest też leciutki, niewidoczny, niewyczuwalny na twarzy praktycznie w ogóle, to jest L'Oreal True Match. Z tym, że on ma już troszeczkę inne wykończenie. On jest satynowy, to jest taki typowy satynowy podkład. Już jak go nakładamy, to widzimy, że mamy styczność właśnie z podkładem satynowym. Jak się go nakłada, to jest odczucie takie troszeczkę jakbyśmy miały suchy olejek na twarzy. Tak rozprowadzamy taki suchy olejek i taką delikatną pudrowość czujemy właśnie pod palcami. I jeżeli jak się wsiąknie, to takie nawilżenie pierwsze właśnie przy tym podkładzie, to uczucie na twarzy jest takie, jakbyśmy nie miały nic, jakbyśmy miały cerę po prostu aksamitną, taką welurową.
On daje przepiękne wykończenie. On bardzo dobrze wygładza skórę, ponieważ on zawiera tą perlistą taką masę, którą ma właśnie Barbery. Tamten też przepięknie wygładza, ujednolica tak cerę, rozmywa zmarszczki i ten również tak samo działa. Tylko że tamten jest taki bardzo nawilżający, ma konsystencję, formułę tego. A ten jest właśnie taki satynowy. Ja go mogę używać jedynie latem, wiosną, jak nie mam żadnych suchych skórek. Ponieważ on przez to właśnie, że jest taki satynowy, on podkreśla suche skórki. Trzeba go też nakładać, przynajmniej w moim przypadku, na jakiś dobry nawilżacz, taki nawet półtłusty krem. I wtedy mi się sprawdza najlepiej, ponieważ jest to nawilżanie właśnie od kremu i ta satynowość po podkładzie. Jeśli chodzi o krycie, on zapewnia krycie średnie, które też można budować spokojnie. On też nie stworzy żadnej maski. On jest bardzo leciutki na twarzy i jest naprawdę przecudowny, bardzo lubię ten podkład. To jest chyba trzecie opakowanie, które w ogóle mam tego podkładu. Poprzednie to jest w ogóle ta nowa wersja tego trumacza. Ja poprzednią wersję miałam kiedyś tą starą i w ogóle nie lubiłam. Ale producent na szczęście ten podkład zmienił i teraz naprawdę mi się sprawdza. Jeśli chodzi o jego zapach, on praktycznie w ogóle nie ma zapachu, on ma taki zapach troszeczkę talku. Jeśli chodzi o ten Maybelline, on miał taki delikatny kwiatowy zapach, taki kremowo-kwiatowy. Przepięknie w ogóle pachnie ten podkład. A ten już ma taki, tak on jest bezzapachowy, ale to ten zapach takiego pudru tutaj jest. Jeśli chodzi o utrzymywanie się, utrzymuje się spokojnie 8-9 godzin na mojej skórze. Jak go nie przepudruję, utrzymuje się 6 godzin i też on się nie ściera w jakichś plamach, nie tworzy plam, jakiś też, nie wiem, smug, ani nic takiego. On się po prostu tak jakby wchłania się to krycie jego. A jak się go przepudruje, utrzymuje się spokojnie 8-9 godzin na mojej twarzy, tak bez poprawek. Bo potem mogę go zebrać jakimiś bibułkami, troszeczkę jeszcze przepudrować i spokojnie jeszcze te 4 godziny pobędzie na twarzy. Naprawdę się dobrze na mojej skórze trzyma. Jest on też bardzo wydajny, ma pompeczkę, więc tutaj się nic nie marnuje. Bardzo lubię ten podkład i naprawdę serdecznie polecam, z tym, że tak jak mówię, jeżeli macie dziewczyny suchą skórę, taką bardzo przesuszoną, to może lepiej omijajcie jego, ale jeśli macie normalną, to nałóżcie sobie jakiś taki fajny, nawilżający krem i spokojnie możecie go aplikować. On też się bardzo dobrze nakłada, nie ma żadnego problemu z nim. Natomiast trzeci podkład, który mam aktualnie na swojej twarzy, to jest podkład Astora Perfect Stay. Ja go miałam, słuchajcie, w 3 takich opakowaniach testerowych, takich próbkowych, po 15 ml. To jest resztka trzeciego. Zużyłam wszystkie. Najbardziej mi się podobał, nie pamiętam jak ten kolor się nazywał, bo ten akurat, który ja tutaj mam, to jest kolor najciemniejszy i też nie mam go tutaj napisanego, jaki to jest odcień. Musicie według swojej po prostu skóry wybierać kolory, wiadomo. Tak jak mówię, no on jest najciemniejszy, ale też go zużyłam, bardzo go lubię. On, słuchajcie, się tak niesamowicie dobrze trzyma na mojej twarzy, że to jest szok. On zawiera bazę i faktycznie bardzo możliwe, że ta baza tutaj jest i to jest jakaś baza, która ma naprawdę dobrą jakość. On ma genialne krycie moim zdaniem. Ja go mam w tym momencie na twarzy, zobaczcie jak moja skóra wygląda. On daje, tak jak mówię, przy każdym nawilżaczu, innym nawilżaczu on troszeczkę inaczej wygląda, natomiast on absolutnie nie dawa matu. To jest podkład long lasting, ponieważ jego czuć, jego widać trochę na skórze, czuć takie przyklejenie, przywarcie do cery. Ale w wersji właśnie do cery suchej, czyli to jest po prostu pięknie rozświetlający, nawilżający taki podkład, który nie podkreśla żadnych suchych skórek. On przez całą zimę mogę go stosować dzień w dzień, nawet przy bardzo dużych przesuszeniach gdzieś w okolicach nosa czy między brwiami mogę go używać, on mi nie podkreślał nic, on przepięknie nawilża moją skórę. I do tego, tak jak mówię, no trwałość jest mega, mega krycie. Uwielbiam ten podkład, po prostu go uwielbiam. Kolory mi też fajnie pasują, chociaż powiem Wam, że jeszcze brakuje mi takiego bardzo, bardzo jasnego koloru, ponieważ każdy z tych kolorów, każdy z tych odcieni jest odrobinkę za ciemny do mojej skóry, nawet ten najjaśniejszy właśnie był troszeczkę za ciemny. Więc tak, ale on też bardzo dobrze się stapia ze skórą, wystarczy go troszeczkę rozłożyć tutaj na szyję, przeciągnąć na szyję i nie widać już takiej różnicy w kolorze. No jest trochę widoczny, nie wchodzi też w pory, w ogóle nie wchodzi w pory, udoskonala skórę, tak wygładza tą cerę, ale no jest widoczny, tak jak z bliska widzimy, no to troszeczkę podkreśla tutaj zmarszczki jakieś mimiczne przy ustach na przykład, czy na czole, czy tutaj między brwiami, delikatnie je podkreśla, ponieważ on jest taki no
ma taki, to on jest taki dosyć ciężki podkład po prostu, ale ja go uwielbiam. Ja go 100 razy bardziej wolę niż na przykład Color Stay z Revlona. Tamten mi się w ogóle nie sprawdził, a ten mi się sprawdza genialnie. Mam już naprawdę resztkę trzeciego opakowania, ja sobie na 100% kupię ten podkład, bo go po prostu kocham. Jak potrzebuję właśnie podkład, który się bardzo długo będzie trzymał, który będzie krył praktycznie wszystko, który będzie zawsze świetnie wyglądał, no to sięgam po ten. Nawet jak mam skórę w opłakanym stanie, to po prostu sięgam po ten podkład, bo on zawsze będzie wyglądał na mojej cerze dobrze. Uwielbiam go za to po prostu. Więc dziewczyny, to są wszystkie podkłady, które właśnie mogę serdecznie Wam polecić, które mi się bardzo dobrze sprawdzają. Jeśli chodzi o te dwa, to niezależnie od tego, czy mam suchą skórę, czy mam normalną skórę, mogę je spokojnie używać. Jeśli chodzi o L'Oreala, no to jak mam skórę bardzo przesuszoną, to niestety on mi te skórki podkreśla. Także on jest najbardziej kapryśny z tych podkładów wszystkich, ale też wygląda tak pięknie na cerze, jak nie mam nic na twarzy, żadnych suchych skórek, jak jestem po peelingu, po dobrym nawilżaczu, to wygląda po prostu prześlicznie na twarzy ten podkład. Nawet niekiedy nie trzeba go pudrować, bo on daje bardzo fajne takie satynowe wykończenie, ujednolicające, takie no, tak jak samitne, bardzo fajnie wygląda. A te dwa podkłady, jak mówię, za każdym razem, kiedy je użyję, wyglądają pięknie na mojej skórze. Więc dziewczyny, mam nadzieję, że Wam tym filmikiem pomogłam. Serdecznie od siebie polecam właśnie te trzy podkłady. Dajcie znać, czy któryś miałyście, który z nich lubicie, bądź nie i dlaczego, jakie macie typ cery, bo to też jest bardzo ważne. Wiadomo, każda z nas ma troszeczkę inną skórę, inne oczekiwania od podkładu. Może na przykład jak się u mnie sprawdza jakiś podkład, to u Was się on nie sprawdzi, więc nie miejcie mi tego za złe. Ja po prostu bardzo je lubię i naprawdę od siebie mogę ze szczerego serca je polecić. Także dziękuję Wam za oglądanie, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i buziaczki. Pa, pa.